Zwycięstwo z Politechniką Gdańską, drużyną tam z dolnych rejonów tabeli, ale wymęczone, bo po pierwszej połowie to goście prowadzili. No tak, zgadza się. To znaczy wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz, aniżeli w pierwszej rundzie, gdzie tam powiedzmy, że gładko wygraliśmy to 12-1. No dzisiaj było widać, że jednak goście są nastawieni na obronę. Gdzieś to tam przynosiło skutek do jakiegoś czasu. No gdzieś tam kontuzja może tego bramkarza, tak, też wpłynęła gdzieś tam na jakieś losy meczu. Strzeliliśmy bramkę na 3-2, no, gdzie bramkarz gości popełnił błąd. No to był tam dla nas taki sygnał do ataku, tak. No później już było widać, co się stało. Cios za ciosem, wynik 7-3, także uważam, no, że zasłużenie jednak i tak wygraliśmy ten mecz. A w tej pierwszej połowie co decydowało, że tak ciężko wam się grało z Politechniką? To bardziej było właśnie to ustawienie i ich taktyka, czy z waszej strony jakiś brak skuteczności? No myślę, że troszkę brak skuteczności. Gdzieś tam pojedyncze błędy w obronie, gdzie strzeliliśmy bramkę na 1-0. Później faule, konsekwencja fauli, dostajemy bramkę na 1-1. Gdzieś tam błąd obrony, tak, dostajemy bramkę na 2-1. Tak się kończy pierwsza połowa. Trochę byliśmy głową w mur, no ale zdarza się. No ważne są 3 punkty, tak, i walczymy do końca. Miejmy nadzieję, że się mecz ułożą, jakoś tam uda się zagrać w barażach. No właśnie, czyli jeszcze musicie liczyć też na to, żeby rywale się potknęli, a wam pozostaje dalej punktować w tych 3 ostatnich meczach, z których aż 2 rozgrywacie przed własną publicznością. No zgadza się, no chcemy wygrać te 3 mecze, 2 ciężkie mecze nas bardzo czekają, bo wiadomo, Zielona Góra na wyjeździe to bardzo ciężki przeciwnik. Białystok widać, że wygrywa wszystko, co idzie, tak, z Red Devilsami wygrywa 5-1, także uważam, że to jednak będzie najcięższy mecz. Jeżeli się uda zdobyć 9 punktów, no to wiadomo, matematyczne szanse, no ale jednak gramy do końca i mamy nadzieję po prostu na szczęśliwe zakończenie. Trenerze, no po tej pierwszej połowie to przecieraliśmy oczy, bo wydawało się, że dzisiaj realne było to, że mogliście tutaj w Kartuzach z Kartuz wywieźć 3 punkty. No jak najbardziej, no myślę, że nasza taktyka zdawała egzamin, powolutku, cierpliwie graliśmy i druga połowa, początek to potwierdziła niestety. Później chyba za bardzo chłopacy strzelić bramki, a nie grać dalej konsekwentnie nasze założenia i niestety to się nam rozsypało. Czy też wpływu na tę zmianę obrazu gry i wyniku przede wszystkim nie miała też ta kontuzja bramkarza? No na pewno, no, mamy taką teraz sytuację akurat, że nawet prezes musiał jakby być tym rezerwowym bramkarzem. Tak naprawdę pierwszy raz w tym sezonie mamy zmianę bramkarza w trakcie meczu, wynikającą z kontuzji czy no nie wymuszą, czyli kartki. No ale przecież nie miał czasu na rozgrzewkę i no i niestety, no myślę, że gdybyśmy grali konsekwentnie, mogliśmy mu dużo bardziej pomóc, a niestety po straconych bramkach głowa spadała coraz niżej. No przykro, bo to myślę, że gdybyśmy grali konsekwentnie, te punkty były do zgarnięcia. No Mieszko Gniezno też w tej kolejce remisował, także już te 4 punkty macie do nich straty, ale z nimi też jeszcze zagracie mecz i będziecie w tych kolejnych meczach na pewno mieli szansę też na zniwelowanie jeszcze tej przewagi, może wyprzedzenie też Mieszka i pozostanie w lidze. No myślę, że my się najpierw skupimy na każdym kolejnym kroku. Mamy teraz Unisław, Gniezno jest później, jak z Unisławem nie wygramy, to ten mecz też nie będzie miał znaczenia, więc my musimy się skupić jakby na każdym kolejnym kroku i tak pracujemy, nie patrzymy w tabelę, bo byśmy zwariowali. Od pierwszej kolejki jesteśmy w strefie spadkowej i szczerze mówiąc, no już to powtarzałem, no, taką jaką mamy sytuację, jeżeli nam się uda utrzymać, to będą jakieś piłkarskie pozytywne jaja. Mam nadzieję, że chłopakom się to uda, bo na to zasługują, bardzo ciężko pracują. Zobaczymy, tak? Trenerze, 3 punkty zgodnie z planem, przyjeżdża drużyna z dolnych rejonów tabeli, ale jednak po tej pierwszej połowie no, przegrywaliście z Politechniką. Myślę, że Politechnika nas trochę zaskoczyła na początku, my próbowaliśmy ich złapać wysoko, oni nas chcieli kontrować, wyszła im jedna kontra, jeden przedłużony karny i do przerwy było 2-1, powiedzieliśmy sobie trochę w szatni, wychodzimy na drugą połowę, dostajemy bramkę na 3-1. I myślę, że jednak ta kontuzja bramkarza też trochę zaważyła, niekoniecznie dlatego, że ten drugi bramkarz był słabszy, bo nie o to chodzi, ale miał chyba troszkę mniej szczęścia, to raz, a dwa też drużyna troszeczkę opadła z sił, chyba nie wierzyli, że ten bramkarz może im też coś wybronić. No też w pierwszej połowie chyba trochę brakowało wam szczęścia, bo tych sytuacji jednak mieliście sporo, mimo tego dobrego ustawienia Politechniki, ale jednak brakowało tej celności, dopiero jakby może też przypadek sprawił, że ta zmiana bramkarza i jakby ta skuteczność też u was była wtedy lepsza. Ja powiem szczerze, że to już jest któryś mecz, w którym robimy tyle sytuacji, że to się nie mieści w głowie, nie strzelamy. Już powoli się zaczynam przyzwyczajać do tego, że musimy mieć 10, żeby jedną strzelić.
Trzeba nad tym popracować, coś może zmienić przy tych strzałach. No i musimy mieć trochę więcej szczęścia, mówię. Nie mam do chłopaków pretensji, no bo uderzają. Ta piłka nie idzie tak jak chce, jak chcą, tak. I zresztą ja też dzisiaj uderzałem trochę na bramę i też wszystko gdzieś tam idzie nad poprzeczkę. Nie wchodzi nam ta piłka na razie, nie wiem czym to jest spowodowane w sumie, bo na treningach strzelamy, na treningach te strzały wyglądają o niebo llepiej. Przychodzi mecz i gdzieś tam zawsze brakuje tej nogi czy celności. A jeśli chodzi o grę w defensywie, to trener coś zamierza poprawić w swoim zespole, bo jednak trochę w tej defensywie zawodnicy jakby nie wszyscy też wracali, stąd też Politechnika miała te sytuacje. Znaczy, czy ja zamierzam coś poprawić? Myślę, że będziemy coś poprawiać już na nowy sezon, bo teraz nie ma co za dużo zmieniać i do końca już będziemy grali tak, jak graliśmy, czyli będziemy gdzieś tam grali wysoko, łapali wysoko i próbowali po prostu strzelić więcej niż stracić. A potem będziemy myśleć nad tą obroną. No mówię, już gdzieś to wygląda w ostatnich meczach może trochę lepiej mimo wszystko. Bo tutaj trzy ostatnio straciliśmy jedną z obornikami, więc całkiem, no może nie fajnie jeszcze, ale już jest lepiej i mam nadzieję, że będzie to się nam udawać coraz lepiej. Porażka no dzisiaj w Kartuzach, ale no mecz ułożył się tak, że po pierwszej połowie wydawało się, że to wy dzisiaj możecie tutaj odnieść zwycięstwo, nie będąc faworytem. No tak, mieliśmy swój plan, który do pewnego momentu realizowaliśmy. No niestety później przykra sytuacja, tracimy naszego bramkarza, wchodzi bramkarz rezerwowy, którego w ogóle nie winię, bo po prostu nie trenuje, że tak powiem. No i wygląda tak, jak to wygląda. Dostajemy te 7 bramek, no i wracamy bez punktów do Gdańska. Świetna ta gra w defensywie w tej pierwszej połowie, ale czy nie zabrakło wam potem planu, gdy straciliście tam między 30 a 34 minutą te chyba 5 bramek, czy nie zabrakło wam właśnie potem pomysłu, żeby spróbować może podjąć trochę ryzyka i zaatakować Kartuzian? To znaczy, no wydaje mi się, że ryzyko jakieś podjęliśmy, ale drużyna z Kartuz świetnie wykorzystywała te sytuacje, które miała od razu, czy szła kontra z naszej strony, bronili to dobrze, szła akcja w drugą stronę i przeważnie kończyło się bramką do pusty po prostu. Także no, ciężko coś powiedzieć na ten temat, czy mogliśmy coś lepiej zrobić. Wydaje mi się, że chłopaki trochę opadli później z sił. No i tak to wyglądało. Po tym, co zaprezentowaliście dzisiaj, chyba z optymizmem możecie podchodzić do kolejnych spotkań z Unisławiem, czy do tego wyjazdowego spotkania z Gniezdem, żeby odrobić te 4 punkty, które w tej chwili tracicie do rywala. No, mamy nadzieję zdobyć 9 punktów w tych 3 ostatnich kolejkach i mam wielką nadzieję, że tak będzie, no bo tylko praktycznie to nam da utrzymanie w lidze. No są to drużyny, z którymi sąsiadujemy w tabeli, no i nie ma innej opcji jak zwycięstwo w każdym meczu.